jak sprawdzić dokumentację pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia. Najważniejszy dokument niezbędny do pracy na urządzeniu to decyzja administracyjna wydana wraz z protokołem po badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Decyzja ma potwierdzić dopuszczenie do eksploatacji, więc musi być pozytywna, aktualna, no i oczywiście muszą się zgadzać numery, musi być właściwa dla danego urządzenia. Kolejny dokument to dziennik konserwacji urządzenia, który potwierdza wykonanie przeglądu. Oczywiście wpis konserwatora również musi być aktualny i musi zezwalać na pracę urządzenia. Dla operatora najważniejszy dokument to instrukcja obsługi wydawana przez producenta. Musi się znajdować w miejscu wskazanym na podeście, w koszu. Zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonywania bezpiecznej pracy. Ostatni dokument to dziennik obsługi bieżącej urządzenia. Nie jest obowiązkowy. Jest wypełniany przez operatora przed rozpoczęciem pracy. Tam również może się znajdować wykaz czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. W tym dzienniku obsługi bieżącej operator może zapisywać swoje uwagi, swoje spostrzeżenia, również informacje dla kolejnych operatorów, którzy będą używać sprzętu po nim.